Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który przynosi opady deszczu w całym naszym regionie. Taka aura zostanie z nami jeszcze dziś i jutro. Poprawa pogody mam tu na myśli więcej słońca, choć niekoniecznie cieplej będzie. W czwartek. Tymczasem zapraszam Państwa na prognozę pogody, Paulina Jankowska. Sprawdźmy, jaka będzie najbliższa noc. Gdy spojrzymy na mapę, to widzimy, że dzisiejszej nocy w całym regionie będzie dominować zachmurzenie duże i całkowite. Możliwe są też. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy spadnie niewiele. Na, na termometrach na przeważającym obszarze 5 stopni Celsjusza, na wschodzie regionu 6, a na, po, na południu 7 stopni. Wiatr w nocy będzie słaby, umiarkowany, ale chwilami mocniej powieje z południa, z południa a ciśnienie mm, o północy w okolicach Kielc niziutkie, zaledwie 961 hektopaskali. Środa to kontynuacja brzydkiej pogody. Rano intensywne opady deszczu mogą występować w całym regionie. Na szczęście będzie się bez przymrozków. One odpuszczą przynajmniej na jeden dzień. Tak jak widzimy, w ciągu dnia duże zachmurzenie i także lokalne opady deszczu, choć będą momenty ze słońcem. Temperatura całkiem wysoka na termometrach od 5 stopni w Jędrzejowie do nawet 8 stopni na wschodzie. Wschodzie I na południowym wschodzie naszego regionu, lecz niech ta temperatura nas nie zwiedzie, bo będzie nam towarzyszył intensywny wiatr momentami, więc warto jednak otulić szyję ciepłym szalikiem. Wiatr powieje nam natomiast z zachodu. Ciśnienie dalej bardzo niskie, na barometrach zaledwie 961 hektopaskali. Z godziny na godzinę ciśnienie będzie nam spadać, a sytuacja biometeorologiczna okaże się niekorzystna. Zatem możemy cierpieć na dolegliwości bólu głowy. Dziękuję i do zobaczenia.